Marzą, żeby kiedyś być częścią wojskowych formacji specjalnych. Część z nich jest już o krok, a raczej o jeden skok od spełnienia tego marzenia. W Gliwickim Euroklubie odbywają się szkolenia spadochronowe komandosów generacji Z, współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Karolina Komada. Od ćwiczeń na lądzie po przezwyciężenie swoich lęków i skok z 1000 metrów. A potem już tylko radość. Jako informatyk, no to powiem, że no takich rzeczy się nie przeżywa na co dzień, ale jednak jak się już wleci na tą wysokość wyrzutu, jak się te drzwi otworzą, jak już zacznie tam zasysać te powietrze i robi się zimno, no to jednak czuć, że to już nie jest komputer, że już nie ma tego drugiego życia i że trzeba się wziąć za siebie i naprawdę spiąć do tego skoku. Było bardzo ekscytujące na pewno, szybkie. Wyskakujemy, odliczamy, 127, 122, 123, patrzymy, udało się otworzyć czaszę. To najważniejsze. No i możemy kontynuować spokojny lot. Pierwszy lot w ramach szkolenia spadochronowego w Gliwickim Aeroklubie. Projekt Komandosi Generacji Z, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ma na celu przeszkolenie studentów i młodzieży, którzy chcą podjąć służbę w wojskach specjalnych. Przyjmujemy kandydatów pomiędzy 17 a 28 rokiem życia, którzy ukończą wojskowy test sprawności fizycznej, zaliczą pozytywnie rozmowę z psychologiem i ukończą wszystkie formalności niezbędne do zakwalifikowania ich na skoki spadochronowe. Potem jest czas na szkolenie. W dniu wczorajszym ćwiczyliśmy wszystkie sytuacje awaryjne, które mogą się zdarzyć od momentu opuszczenia statku powietrznego, pokładu, do momentu lądowania. I było to wykonywane na uprzężach. Oni wszystkie te procedury awaryjne lub procedury, które są związane z wyskoczeniem, wykonali. A dzisiaj jednym z elementów było element lądowania, który ćwiczymy tutaj na skoczni, którą mamy tutaj za sobą, oraz imitacja, makieta drzwi, tak, i samolotu, żeby skoczkowie wiedzieli mniej więcej, jaka jest przestrzeń do opuszczenia i prawidłowo się oddzielali. Bo jednym z głównych elementów tego skoku jest prawidłowe oddzielenie się. Tak? Pierwsze skoki spadochronowe to też wstępna selekcja osób, które chcą służyć w wojsku. Projekt sprawdza, kto będzie w stanie podjąć ryzyko. Łącznie ma zostać przeszkolonych 140 uczestników. Są to studenci kierunków prawniczych, lekarskich, lingwistycznych czy informatycznych, których wiedza ma pozytywnie wpłynąć na przyszłą służbę. Jestem studentem filologii orientalnej, zajmuję się językami z grupy semickiej, między innymi językiem arabskim oraz hebrajskim. Ta wiedza, którą posiadam, może przysłużyć się ojczyźnie, co chociażby można było zobaczyć w XXI wieku w historii Polski, gdzie nasi żołnierze walczyli w Afganistanie czy w Iraku, gdzie pomoc tłumaczy była niezbędna do funkcjonowania kontyngentów. A w walce o marzenia niezbędne jest pokonywanie własnych granic, które w powietrzu nie istnieją.